Cześć, tu Olga. Zapraszam Was serdecznie na winiasę. Tym razem otworzymy troszeczkę biodra, rozruszamy się, także mam nadzieję, że będzie przyjemnie. Okej, to zaczniemy spokojnie. Usiądźcie sobie wygodnie, w siedzie skrzyżnym albo tak jak uważacie. Najważniejsze, aby kręgosłup był w miarę prosty i długi. Zamknijcie oczy. I weźcie kilka głębokich oddechów. I sprawdźcie, jak się dzisiaj czujecie. Co się dzieje w ciele? Co się dzieje w głowie? I zacznijcie delikatnie rozluźniać całe ciało. Od samego czubka głowy. Rozluźnijcie mięśnie twarzy, zwłaszcza w okolicy oczu. Rozluźnijcie żuchwę, język. Rozluźnijcie przełyk i ramiona. Rozluźnijcie ręce, dłonie. Pozwólcie, aby klatka delikatnie unosiła się i opadała podczas oddechu. Brzuch niech będzie miękki. Rozluźnijcie nogi i stopy. Poczujcie, jak z każdym wydechem ciało mięknie i osiada w tu i teraz. Kolejnym wdechem delikatnie opuśćcie brodę do mostka, pilnując, aby ramiona zostały na dole, aby były daleko od szyi. Z kolejnym wdechem przyłóżcie brodę do prawego ramienia, delikatnie podnosząc głowę. I znowu wydech do centrum i wdech do lewej strony. I wydech do centrum i jeszcze raz prawa. Na głęboki oddech. I wydech centrum. I wdech lewa strona. I wydech centrum. I podnieście głowę i otwórzcie oczy. Super, zapleciemy dłonie i z wdechem otworzymy klatkę, wyciągniemy dłonie do sufitu wnętrzem do góry. Długie plecy, otwarta klatka. Z wydechem zamkniemy dłonie, wyciągniemy plecy do tyłu, luźna szyja. I znowu wdech do góry i wydech do dołu. Do góry, wydech do dołu. I wdech góra. Ostatni raz, wydech do dołu. Wdech do góry i zostajemy w górze. I z wydechem skręcimy korpus do prawej strony. Wymaga to od nas troszeczkę zaangażowania, mocnych mięśni, ale wyciągamy plecy do góry, skręcamy kręgosłup. I z wdechem powrót do centrum. I wydech, skręt tym razem do lewej. Mocne plecy, mocny brzuch, skręcamy ciało, guzy kurczowe zostają na macie, nogi luźne. I wróćcie do centrum i rozluźnijcie ramiona. Możecie zrobić kilka kółek do przodu, do tyłu, tak aby rozluźnić barki. Super, przejdziemy do klęku podpartego. Pozycja stołu. Dłonie pod barkami, kolana pod biodrami, luźne stopy, mocny brzuch, długie plecy, luźna szyja. Z wdechem podniesiemy prawą rękę do góry,
Z wydechem przełożymy ją pod lewą pachą, położymy prawy bark i prawy policzek na macie. Lewa ręka wędruje do przodu. I głęboki oddech. Pamiętamy o oddechu. Z kolejnym wdechem lewa dłoń wraca do twarzy i podnosimy całe ciało, prawa ręka do sufitu. Wydech, pozycja stołu. I druga strona, wdech. Lewa ręka do sufitu. Z wydechem przekładamy pod prawą pachą, kładziemy bark i policzek na macie. Prawa ręka długa do przodu. I oddychamy. Super. I wdech. Prawa dłoń przy twarzy. Podnosimy korpus. Lewa ręka znowu wyciągnięta do sufitu. I wydech. Odkładamy dłoń na matę. Super. Przejdziemy do kilku rund krowy i kota. Z wdechem opuśćcie brzuch. Spuśćcie przed siebie. Odepchnijcie się od maty. Z wydechem podwińcie miednicę, wyciągnijcie kręgosłup do sufitu, pępek do kręgosłupa, luźna szyja. I wdech. Krowa. Pilnujcie przyklejonych dłoni do maty. I wydech. Koci grzbiet. I jeszcze raz wdech. Pępek ciągnie do maty. Wydech. Kręgosłup do sufitu, miednica podwinięta. I wdech, wróćcie do centrum. I teraz postaramy się prawy bark przesunąć do prawego biodra. Tak jakbyśmy merdali ogonem. Kilka głębokich oddechów. I wdech, wróćcie do centrum. Wydech, druga strona. Lewy bark do lewego biodra i oddychamy do prawego żebra. Super. I wdech, powrót do centrum. Rozszerzcie kolana na szerokość maty. Duże palce u stóp złączone. Wyciągnijcie dłonie przed siebie. Połóżcie czoło na macie. Pozycja dziecka. Głęboki oddech. Możecie zostawić ręce na opuszkach palców, czyli nie odkładać dłoni na matę. Wtedy ręce są zaangażowane i ta pozycja jest bardziej aktywna. Głęboki oddech. I wydech. Rozluźnijcie ręce, ale mocno przyklejcie je do maty. Podnieście biodra, zahaczcie stopy i przejdźcie do psa z głową w dół. Możecie troszeczkę popedałować, raz jedną piętę, raz drugą przykleić do maty. Pilnujcie, aby dłonie były mocno przyklejone do maty, aby biodra ciągnęły do sufitu, długie plecy, długi kręgosłup. I głęboki oddech. Znajdźcie bezruch. Barki daleko od uszu, głębokie oddechy. Super. I z wdechem przejdźcie na palce i małymi kroczkami przejdźcie do przodu maty, do uttanasany, czyli do skłonu. Złapcie się za łokcie. I weźcie kilka głębokich oddechów. Rozluźnijcie ręce. Możecie spróbować wyprostować raz jedno kolano, raz drugie. Połóżcie lewą dłoń przed stopami po środku. Zegnijcie lewe kolano, a prawą rękę wyciągnijcie do sufitu. Otwieramy klatkę skręt.
kilka głębokich oddechów. I wydech, powrót do centrum, zmiana stron. Prawa ręka na macie, prawe kolano zgięte. Wdech, otwieramy klatkę do sufitu. Jedna linia od palców do palców. I wydech. Skłon do przodu. I z wdechem krąg po kręgu. Podnosimy korpus do góry. Ostatnia idzie głowa. Super. Jesteśmy na początku maty w tadasanie. Mocne stopy. Możecie podnieść palce u stóp i znowu je opuścić. Rzepki kolan podciągnięte, miednica delikatnie podwinięta pod siebie, mocny brzuch, ściągnięte łopatki, luźne barki, długa szyja. Z wdechem wyciągnijcie ramiona do góry, wydech, skłon do przodu, uttanasana. Wdech, długie plecy. Wydech, dłonie na matę, prawa stopa do tyłu, odkładamy prawe kolano na matę, luźna stopa. Z wdechem podnosimy korpus do góry i jesteśmy w niskim wykroku. Pilnujemy, aby lewe kolano nie przekraczało linii kostki i chcemy tutaj zejść nisko w biodrach, tak aby rozciągnąć prawą pachwinę. Wyciągamy ręce do góry i głęboki oddech. Super. Z wydechem odłóżcie dłonie na matę, prawa ręka zostaje, lewa idzie do góry, do skrętu. I wydech, obie dłonie na matę, podwijamy tylnie palce, podnosimy kolano, przechodzimy do planka. I tutaj trzy głębokie oddechy. Odpychamy się od maty, wypychamy przestrzeń pomiędzy łopatkami, mocne nogi. I z wydechem odkładamy kolana, odkładamy całe ciało w jednej linii z mocnym brzuchem. I wdech podnosimy klatkę do baby kobry. Tutaj kość łonowa mocno przyklejona do maty, dłonie. Nie chcemy opierać całego ciężaru ciała na dłoniach, tak abyśmy mogli w każdej chwili oderwać dłonie. I z kolejnym wdechem mocny brzuch, całe ciało do góry. Podwijamy palce u stóp, wypychamy biodra do tyłu, pies głową w dół. Wdech, prawa noga do góry, ups, stryknęło mi. Uginamy kolano, otwieramy biodro. Głęboki oddech, pilnujemy, aby barki były w jednej linii. Wydech, przenosimy ciężar ciała do przodu, kolano do klatki. I wydech, stawiamy stopę pomiędzy dłonie, opuszczamy tylnie kolana, luźna stopa z tyłu. I wdech, podnosimy korpus, pilnujemy kolana, staramy się, aby nie wychodziło poza linię kostki i wyciągamy się do góry. Głęboki oddech. Super. Otwieramy lewą pachwinę. I wydech, dłonie na matę, lewa dłoń zostaje na macie, prawa idzie do góry, skręcamy korpus. I wydech, obie dłonie na matę, podwijamy tylnie palce i z mocnym brzuchem przechodzimy do przodu, do skłonu. I wdech, korpus do góry, łączymy dłonie nad głową, wydech, samasiddhi. I jeszcze raz wdech do góry, wydech, skłon do przodu, uttanasana. Wdech, długie plecy. Wydech, dłonie na matę, prawa noga do tyłu, kolano na matę, rozluźniamy stopę. I wdech, podnosimy korpus do góry. Z wydechem możemy jeszcze głębiej zejść w biodrach. Super. I uwaga teraz, z wydechem wyprostujemy przednią nogę, skłonimy się do nogi. I wdech. Wracamy do góry, wydech, znowu to samo, przednia noga prosta i wdech, uginamy kolano i ostatni raz, wydech i wdech,
Odkładamy dłonie na matę, prawa dłoń zostaje. Wdech, lewa ręka do góry. Tym razem uginamy tylnią nogę i łapiemy lewą ręką prawą stopę i rozciągamy udo. Prawe udo. Klatka piersiowa do sufitu, głęboki oddech. I rozwinięcie nogę. Podnieście kolano, przejdźcie do planka. Trzy głębokie oddechy. Mocno odpychamy się od maty. Wydech, odstawiamy kolana i kładziemy całe ciało na macie. Wdech, baby cobra. Wydech, luz i z mocnym brzuchem podnosimy ciało do góry, wypychamy biodra do tyłu, pies głową w dół. Wdech, lewa stopa do góry, uginamy kolano, otwieramy biodro. Głęboki oddech. Pomyliłam nogi, więc odstawimy lewą i podniesiemy prawą. Oj, znowu mi pstryka mi to coś biodro. I z wydechem przestawiamy kolano, przyciągamy kolano do klatki, prawa stopa pomiędzy dłonie, lewe kolano na matę, luźna stopa z tyłu. I wdech, podnosimy się do góry z wydechem głębiej w biodrach. Kilka głębokich oddechów. I wydech. Skłon do przodu, prosta prawa noga. I wdech do góry. Wydech, skłon do przodu. I wdech do góry. I jeszcze raz wydech. Mocny brzuch, żeby utrzymać równowagę. I wdech, góra. Wydech, dłonie na matę, lewa dłoń zostaje na macie. Wdech, prawa ręka do góry. Z wydechem łapiemy lewą stopę prawą dłonią i rozciągamy udo. Super. I rozluźniamy stopę, podnosimy tylnie kolano, przechodzimy do skłonu. Głęboki oddech. I wdech, cały korpus do góry. Złącz dłonie nad głową, wydech, Samasthiti. Super. I wdech do góry. Wydech, Uttanasana. Wdech, długie plecy. Wydech, dłonie na matę. Tym razem lewa stopa do dołu, do tyłu. Kolano na matę, luźna stopa. Wdech do góry. I wydech. Zejdź niżej w biodrach. Wydech, skłon do przedniej nogi. I wdech do góry. Wydech, skłon do przedniej nogi. Wdech do góry. I ostatni raz wydech. I wdech. I uwaga, teraz zahaczamy tylnie palce i podnosimy tylnie kolano. Jesteśmy w wysokim wykroku. Super. Z wydechem skręcamy ciało do prawej strony, czyli do strony ugiętego kolana. Trzymamy mocne nogi. Super. I wydech, odkładamy lewą dłoń na matę, prawa do góry. Skręcamy ciało. Wydech, odkładamy prawą dłoń na matę. Prawa stopa idzie do boku. Przechodzimy do pozycji jaszczurki. Możemy przejść na przedramiona albo zostawić kolano na macie. Tak jak nam wygodnie. Żeby nie było zbyt intensywnie. Żeby nie było zbyt dużego dyskomfortu. I kilka głębokich oddechów. Jeśli jesteś na przedramionach, przejdź do góry, wróć stopą do centrum i przejdź do planka. Super. I teraz możemy zrobić pełną winiasę, czyli chaturanga. Wydech, pies głową w górę. Wydech, pies głową w dół. I tym razem lewa noga do góry. Uginamy kolano, otwieramy biodro. Z wydechem przyciągamy kolano do przodu, stawiamy stopę pomiędzy dłońmi i odstawiamy prawe kolano na matę. Wdech, korpus do góry i
głębiej schodzimy w biodrach. Z wydechem wyprostuj kolano, skłon do przodu. Wdech, wróć do niskiego wykroku. I znowu wydech. I wdech do góry. I wydech. Ostatni raz. I wdech do góry. Tu łatwo można stracić równowagę. Zahaczamy prawe palce i podnosimy kolano, wysoki wykrok. Mocne nogi, mocna baza. Z wydechem otwieramy, skręcamy ciało do lewej strony, do zgiętej nogi. I z wydechem odkładamy prawą rękę, lewa idzie do góry, zostajemy w skręcie. I wydech, obie dłonie na matę, tym razem przystawiamy lewą stopę do boku, przechodzimy do pozycji jaszczurki. Głęboki oddech. Mocna tylnia noga. I jeżeli jesteś na przedramionach, z wdechem przejdź na dłonie. Wróć stopą do środka. I z wdechem przejdź z mocnym brzuchem do skłonu. I wdech, korpus do góry. Złącz dłonie nad głową. Wydech, samasiddhi. Ostatni raz. Wdech do góry. Wydech, skłon do przodu. Wdech, długie plecy. I wydech dłonie na matę, lewa noga do tyłu. Tym razem nie odkładamy kolana, tylko z wydechem od razu podnosimy korpus. Super. Z wydechem otwieramy się na wojownika numer 2. Odwracamy dłoń, wydech do przodu, wdech, pokojowy wojownik. Pilnujemy ugięcia przedniej nogi. Z wydechem odkładamy przedramię na kolano, wyciągamy cały lewy bok ciała. I teraz wyprostujcie przednią nogę, wyciągnijcie rękę do góry, przechodzimy do pozycji trójkąta. Super. Obie dłonie na matę i jeszcze raz przejdziemy do pozycji jaszczurki, czyli prawa stopa do boku, ale tym razem, jeżeli dacie radę, możecie zrobić latającą jaszczurkę, czyli dłoń idzie pod, ramię idzie pod kolano. Jeżeli nie, możemy spróbować u góry. Super. I wróćcie do centrum, przejdźcie prawą nogą do planka. Super. I winiasa, czyli chaturanga dandasana. Wydech pies głową w górę, wydech pies głową w dół. I wdech, lewa noga do góry. Ugnij kolano, otwórz biodro. Z kolejnym wdechem przyciągnij kolano do klatki. Przenieś ciężar ciała do przodu i przestaw stopę pomiędzy dłońmi. Z wdechem podnosimy korpus. Jesteśmy w wysokim wykroku. Super. I wydech, otwieramy się na wojownika numer 2. Wdech, wyciągnij rękę do przodu i wydech, przejdź do wojownika, odwróconego wojownika. Z kolejnym wydechem odłóż przedramię na kolano, długi bok ciała. I wdech, wyprostuj nogę, wyciągnij rękę do góry, przejdź do pozycji trójkąta. I wydech, obie dłonie na matę, uginamy przednią nogę. I przechodzimy do latającej jaszczurki. Albo zwykłej. Mocne nogi. I wydech. Stopa do centrum. Przejdź dużym krokiem do przodu, do skłonu. I wdech. Korpus do góry, dłonie nad głową. Wydech. Samasiddhi. Super. Wdech. Góra. Wydech. Skłon do przodu. Wdech. Długie plecy. Wydech, dłonie na matę, przejdź do planka. Z wydechem chaturanga. Wydech, pies głową w górę, wydech, pies głową w dół. Wdech, prawa noga do góry. Z wydechem prawe kolano do prawego nadgarstka, a kostka do lewego. Przechodzimy do pozycji gołębia. Starajcie się, aby przednia stopa była zaangażowana, czyli cały czas flex.
tylnia noga długa i z wydechem zejdziemy na przedramiona albo nawet na dłonie. Chcemy, aby biodra były cały czas tak jakby zwrócone do maty, czyli nie otwieramy biodra w tym momencie. I kilka głębokich oddechów. Wdech. Podnieście korpus do góry. Ugnijcie tylnią nogę i spróbujcie przejść do pozycji syrenki, czyli włożyć stopę w zagięcie łokcia i otworzyć klatkę. I rozluźnijcie. Z wdechem podnieście się na dłonie i na tylnie palce i wyślijcie prawą nogę do tyłu. Prosta noga. Uginamy w kolanie, otwieramy biodro. I wydech odstawcie na matę. Wdech, lewa noga do góry. Wydech, druga strona, gołębia. Czyli zaangażowana noga. I schodzimy na przedramiona lub na dłonie na kilka głębokich oddechów. Super. Z kolejnym wdechem przejdźcie na dłonie. Zegnijcie prawe kolano i przejdźcie do pozycji syrenki. I głęboki oddech. Super. I wydech. Rozluźnijcie prawą stopę. Przejdźcie na palce, na dłonie. I lewa noga do góry. Uginamy kolano, otwieramy biodro. I wracamy do psa z głową w dół. Odkładamy kolana na matę, na szerokość maty. Duże palce złączone. Pozycja dziecka. Czoło na matę, luźne ręce, kilka głębokich oddechów. I z kolejnym wdechem podnieście korpus i przejdźcie do siadu. Wyprostujcie nogi przed sobą. Wyciągnijcie ręce do góry i z wydechem skłon do nóg paści motanasana. Głęboki oddech, brzuch do ud. I pozwólcie grawitacji działać. Trzy głębokie oddechy. Z kolejnym wdechem podnieście korpus. Chyba nie było trzech, to trudno. Ugnijcie prawą nogę w kolanie i przestawcie ją za lewe kolano. Możecie ugiąć lewą nogę i z wdechem wyciągnąć plecy i skręcić się do prawej. Głęboki oddech, prawa ręka nas wspiera z tyłu i skręcamy ciało, korpus, głęboki oddech. Super. I z wydechem rozluźnijcie łokieć i postarajcie się położyć kolano na kolanie, tak aby w miarę możliwości stopy były w jednej linii. Wyciągnijcie plecy, możecie poprawić sobie tam poślady. I z wydechem skłon do przodu. To jest świetna asana na rozciąganie pośladków. Tak to jest. Rozluźniamy poślady w przenośni i dosłownie na macie. Dzięki jodze. I jeszcze głęboki oddech. Z kolejnym wdechem podnieście korpus, wyprostujcie nogę pod sobą i to na górze. Długie plecy, znowu wydech, skłon do przodu. I
I wdech, korpus do góry, tym razem druga strona. Lewa stopa na zewnątrz prawego kolana, uginamy nogę. Z wdechem wyciągamy plecy, z wydechem skręcamy się do lewej. Zahaczamy łokieć o kolano albo po prostu je przytulamy. I wyciągamy plecy z wdechem do góry, z wydechem skręcamy. Możemy spojrzeć za lewym barkiem. Głęboki oddech. I z wdechem wróćcie do centrum. Połóżcie kolano na kolanie. Poprawcie nogi, pośladki, stopy. Wyciągnijcie ręce do góry i z wydechem skłon do przodu. Głęboki oddech. I wdech, podnieście korpus do góry, wyprostujcie nogi. I ostatni raz, wdech, ramiona do góry, z wydechem skłon do przodu. Podnieście korpus i przejdźcie do leżenia. Przyciągnijcie kolana do klatki. Pomasujcie kręgosłup. Po prawej, do lewej. Możecie kilka kółek zrobić. I przejdziemy do pozycji szczęśliwego dziecka, czyli łapiemy stopy po zewnętrznej stronie. Łokcie wewnątrz kolan. Możemy pobujać się do jednej, do prawej, wyciągnąć raz jedną nogę, raz drugą. I rozluźnijcie nogi i przejdźcie do szavasany. Stopy na szerokość maty opadają luźno na boki, ręce wzdłuż ciała, dłonie wnętrzami skierowane do sufitu. I weźcie kilka głębokich oddechów, zamknijcie oczy i pozwólcie ciału zaabsorbować wszystko, co się dzisiaj wydarzyło podczas tej praktyki. Pozwólcie, aby ciało było ciężkie. Poczujcie, jak zapada się w ziemię. Weźcie jeszcze 5 głębokich oddechów.
Jeżeli macie ochotę, możecie jeszcze zostać w relaksie. A jeżeli nie, to delikatnie przejdźcie na bok, ugnijcie kolana i z wdechem podnieście się do siadu. Złączcie dłonie przed sercem i jeszcze na sekundę zamknijcie oczy i zwróćcie uwagę na to, jak się czujecie, na to, jak czuje się wasze ciało, jak wygląda teraz wasz oddech. I podziękujcie sobie za praktykę, za czas tylko dla siebie. Namaste. Dziękuję wam bardzo za dzisiejszą praktykę. Dajcie znać, jak się czujecie, jak było. Jeżeli macie jakieś pytania, to również dajcie znać. I widzimy się następnym razem na macie. Do zobaczenia.